Witamy Was w drugim odcinku specjalnym. W dzisiejszym odcinku przetestujemy Ursusy C355 produkcji Kamila. W naszym składzie dzisiaj będziemy testować je podczas orki. No i w składzie będą cztery osoby. Ja, czyli Maklek. Będzie z nami również grał Papahaj. Cześć. Gutek kameruje jak zawsze. Siema. No i jest nasz producent modów, czyli Kamil. Cześć. No to co, Kamil, zaczynaj. Opowiedz coś, opowiedz o skrypcie, o modelu. No co ja mogę powiedzieć? Skrypt nie jest za bardzo rozbudowany może, ale nadrabia to model. Czuję, że fajnie. To wszystko, co miał do powiedzenia Kamil. Więc, nie wszystko, może omówię najpierw funkcje, jakie tam skrypt, z otwieranych elementów, przesuwane drzwi, otwierana maska, otwierana tylna szyba, dach. Proponowałem mu pokazać. A wsiądę i pokażę. To maska, dach. Tylna szyba. A drzwi się przesuwa, siódemkę na numeryczne, jakbyś nie wiedział. Wiem, ja teraz pokazuję halogen. Ja wam w tym czasie dodam od ciebie, że model jest naprawdę zajebisty, godny pochwały, tekstura też jest naprawdę przednia. Model autorstwa Marcello. 1942. A Kamil zaraz dostanie w łeb za to echo. Nie wiem, czy drzwi się przesuwają. Nie widać. Nie widać. Jak to nie widać? Tak się przesuwają drzwi. Może jakąś jazdę próbną. Tego tur włączany na przycisk. O tak. Sterowany myszką. Oczywiście. jeszcze bym dodał z chęcią, że ciągnik ma zrobiony bardzo realistycznie silnik. To znaczy widać prawie każdy element. Samotylny most, przedni most, maska, kabina. Specjalnie była robiona otwierana maska, żeby było widać cały silnik. No silnik tutaj to jest mistrzostwo. Gutku, nie jeździ nam po ranym. I tam. Ale i oczywiście ciągnik nie jest pozbawiony wad. Wspomnieliśmy Kamilowi, ale chyba nie miał czas je usunąć ich w sumie. No nie, czyli... Jedziemy prosto. Może nie widzicie. Ciągnik jest ściągany raz na lewo, raz na prawo, ale bardziej na lewo. Jest to prawdopodobnie na maszy, do czego nie mogłem dojść przez długi czas. Z drogi, Kamil. A po drugie, nie wiem czy widzicie, zobaczcie stosunek prędkości obracania się kół przednich do tylnych. Gdzie powinno być na odwrót, że to tylne obracają się wolniej od przednich, bo są większe. Próbowałem już wszystkiego, nawet było wszystko z zetora wyciągane. 7-2-11, dalej jest to samo, koła się obracają nie tak jak powinny. Bo jest jeszcze jedna wada modelu, mianowicie tylne cięgna, że przez tą maszyna troszeczkę się źle opuszcza i podnosi. No ale to jest, wiesz, minimalny taki błąd. Nie który można wybaczyć. Nie ma w sumie jakiegoś większego wpływu na pracę maszyny ogólną, tak jak ściąganie czy... Ale Lemie, często może jedziesz. No tak. Gutek może tu podejdzie, teraz zaprezentuję resztę funkcji. Takie drobiazgi ma. To znaczy? Takie smaczne. No tak, kierunkowskazy jak zawsze u Kamila. Nie wiem po co one są potrzebne, no... No szczerze mówiąc, nie jestem za takimi drobiazgami w grze, ponieważ one... To nie jest symulator jazdy ciągnikiem po drodze, tylko to ma być symulator pracy w polu. I wolę zamiast na przykład... Ja nie rozumiem jednej rzeczy. Z jakiej paki w 55 są światła cofania? Też tego nie rozumiem. Przecież w serii jest nie było. Wersja modowana, jakbyście nie wiedzieli. A V? Tak, to jest finka.
Nie, tak naprawdę na polskim rynku ciężko było znaleźć, znaczy ciągników nowych oczywiście, z fabryki ciężko było znaleźć ciągnik, który miał światła cofania. Jeśli trafiłeś, to znaczy, że po prostu była to jakaś wycofana seria z właśnie maszyn, które miały iść na rynek fiński lub, nie wiem, chyba tam jeszcze jakiś kraj właśnie też miał. Nie jestem pewien, czy nie Czechy? Mniejsza większość. Tak jest. Nie będziemy się tutaj wdrażać w historię Ursa. Tak więc pokazaliśmy chyba wszystko, co było do pokazania. Tak. I teraz taka mała... z naszej strony. Mała prośba jeszcze do użytkowników. Możecie mi na PW, na LSFORT podsyłać propozycje, w jakich kolorach byście chcieli może użyć taką 55, a wykonam skin. No i pewnie mile widzimy zdjęcie. Jeśli przykład sami macie 55 i chcielibyście mieć identyczną, to w takim razie pewnie Kamil by chętnie zrobił. Tylko dajcie zdjęcie. Postaram się. W dobrej jakości. 60. Zdjęcie w dobrej jakości oznacza zdjęcie robione aparatem cyfrowym bądź lustrzanką. Tak, aparaty w telefonie opadają. Komórkowym, czy prawda? Nie polecam kalkulatora. Od pralek to ja jestem. Tak, papa hej lubi pralki ogólnie. Tak, na pewno, strasznie. Ej, dobra, bo ja też tam do was. Pozdrowienia dla użytkownika wieś.pl, który wydał 4011 i 55 przed Kamilem. Nie wiadomo skąd ją miał, znaczy 40 wiadomo, ale tego nie wiadomo. Wiedz, drogi użytkowniku, że mamy twoje dane. Zarówno imię, nazwisko, numer telefonu, jak i twoje zdjęcie. Więc się następnym razem zastanów, co robisz. W sumie mieliśmy ogromną ochotę już teraz cię wydać, ale no cóż. Jest to użytkownik. Szkoda, żeby cię w kaftan zamknęli. No. Mści się za to, że dostał na TS-ie bana. Nie jednego chyba nawet. Teraz mówię, że pod tym filmikiem nie będzie oceniania ani komentarzy, ani filmu. Dlatego, że ten gościu na pewno będzie chciał zrobić to, co ostatnio, pod ostatnim let's playem. Czyli multikona na YouTube. Było zablokowane przez to, że ten gościu ma ponad 100 multikont i z każdego dawał łapkę w dół. Oczywiście YouTube nic w tym temacie nie robi. Tak, zorientowałem się, o co chodzi, od razu zablokowałem dodawanie, ocenianie filmików i dlatego teraz też tego nie będzie. No cóż, może jak pewien użytkownik dorośnie zacznie stosować inne metody poza takimi szczeniackimi. Także, jeszcze tutaj także... taka wiadomość dla użytkowników, zapraszam na moją stronę. Tak. Dalej tak, ona jeszcze działa. Mod pobierzecie na lsword.pl i kamilmodsosa.pl. Ponieważ już dużo osób o niej zapomniało niestety, ale tam dalej się coś dzieje. No jak dbasz, tak masz. Dobra, żegnajcie, to by było na tyle. Trzymajcie się. Do następnego odcinka Let's Play.